Witam serdecznie. Przede wszystkim dziękuję tym wszystkim, którzy nie oparli się pokusie wyjścia na Pendolino ostatnio o 16.47 do Warszawy. Jest mi bardzo miło, że jesteście. Przepraszam, że będę stał w tym miejscu. Michał pożyczył mi komputer, bo niestety tutaj jest samolot na zdjęciu. Mój komputer pozostał w samolocie linii Turkish Airlines w Istambule i odleciał dalej w drodze do, ba w drodze do Bastry w Iraku, więc na szczęście zdążyłem zrobić tą prezentację. Prezentacja jest niestety w języku angielskim, za co też przepraszam natomiast jakby z przyczyn właśnie problemów z komputerem zdążyłem zrobić wersję angielską i nie zdążyłem już nic z tym więcej zrobić. Ja odpowiadam za biznes AWS w 17 krajach Europy Środkowo-Wschodniej od Polski na północy po Cypr, Grecję, Maltę i ta prezentacja tak naprawdę pomysł na tę prezentację powstał w rozmowie z Michałem dziś w maju bodajże czerwcu i to jest trochę zbiór moich i, i, I naszych, może w AWS-ie, przemyśleń na temat pracy i wyzwań kulturowych, pracy z klientami nie tylko w Polsce, ale również w ogóle w tej części świata. No i postaram się o tych, o tych rzeczach trochę opowiedzieć. Zacznę troszeczkę od tego, gdzie w ogóle powstaje wartość, gdzie w ogóle wartość biznesowa może być w chmurze kreowana, bo, bo Wy to oczywiście świetnie wiecie, ale myślę, że warto to uporządkować, bo to z kolei implikuje te problemy kulturowe. O, opowiem trochę o tych moich przemyśleniach, gdzie ta innowacja poprzez chmurę może powstawać. Porozmawiamy o tym, czy, czy wasze organizacje, wasze oczywiście tak, ale czy w ogóle klienci w Polsce nie tylko chcą być innowacyjni, bo, bo to jest ważne pytanie i na koniec postaram się przemycić. Po pierwsze parę lektur, zobaczycie w mojej prezentacji kilka fajnych książek, które uważam, warto przeczytać, żeby ten temat kulturowy zgłębiać i żeby, i, i żeby też lepiej pracować w waszych własnych firmach, plus parę takich ogólnych, ogólnych przemyśleń. My sobie wyodrębniamy w AWS-ie w ramach takiego Cloud Value Framework cztery takie obszary. Ja nie będę super głęboko w nie wchodził, natomiast bardzo szybko przelecę, bo chcę dojść do tego ostatniego. Ale oczywiście tak, jakby jednym z korzyści, jedną z korzyści chmury są koszty. Tak, jedną z korzyści chmury są koszty. One są bardzo różne w zależności od organizacji. Nasze badanie, które robiliśmy w zeszłym roku, pokazuje 26 do 49. Nie ma to znaczenia. Jakby koszt może być jednym z elementów, czy z jednym z fundamentalnych powodów, dla którego wdrażamy chmurę. Drugim powodem, dla którego chcemy wdrożyć chmurę albo rozważamy chmurę, jest produktywność naszej organizacji. Organizacji przede wszystkim odpowiedzialnej za zarządzanie infrastrukturą. Znowu to są bardzo oczywiste rzeczy, ale jeżeli możemy mieć administratora, który. No, przepraszam, bo coś tutaj się zacięło, który jest w stanie zarządzić dwukrotnie czy trzykrotnie w wypadku doświadczonych klientów e, liczbą WIEMEK, no to oczywiście jest to wartość dla klienta. Mamy coś, co nazywamy operational resilience, czyli po prostu podniesione poziomy dostępności aplikacji, infrastruktury i tak Napisano o tym wiele różnych dokumentów, wrzuciłem tutaj kilka przykładowych liczb z różnych badań. Znowu, wiecie to wszystko bardziej dla przypomnienia. Możemy zredukować poprzez używanie chmury liczbę incydentów, możemy poprawić bezpieczeństwo i tak dalej. Natomiast dla mnie osobiście, najbardziej niedocenianym moim zdaniem ogólnie przez rynek, i jednocześnie wydaje mi się, będę dowodził tej tezy, największym benefitem wdrożenia chmury jest zwiększenie tego, co tutaj jest ładnie po angielsku nazwane business agility. Nie wiem, jaki jest dobry tłumaczenie tego słowa na polski, natomiast dla mnie jest to po prostu gotowość do tego, żeby, żeby być szybszym, zwinniejszym i bardziej elastycznym jako biznes i tutaj jest pierwsza z bardzo fajnych pozycji, bo problem jest oczywiście taki, jak to mierzyć, w jaki sposób ocenić, dobra, wdrażamy chmurę w jakiś tam sposób, w jaki ocenić, jakby jak możemy ocenić, czy faktycznie stajemy się szybsi, czy mamy jakby te korzyści, czy nie, jest bardzo fajna książka Accelerate, którą polecam, autorzy tej książki posłużyli się pewnym badaniem, oczywiście to badanie zostało zrobione mocno przez pryzmat, posłużyli się pewnym badaniem, oczywiście skupiając się i próbując zmierzyć takie rzeczy bardzo mocno. De developmentowe, tak, czyli, czyli spróbowali zmierzyć metryki dobrze, jak szybko, jak często jesteśmy w stanie robić code deployment, ile czasu mija od momentu, kiedy chcemy dany, jakby kiedy wymyśliliśmy dany feature do momentu jego wdrożenia produkcyjnego i oni powiedzieli sobie, ok, firmy, które są w jakiś tam sposób fast, są 440 razy tylko na podstawie tych KPI-ów e, szybsze od wolniejszych. Natomiast to, co mnie najbardziej szokowało, to elita tych szybkich firm jest 2,5 tysiąca razy szybsza. To jest skrócenie czasu poszczególnych jakby KPI-ów właściwie z miesięcy czy dni do sekund. Teraz oczywiście jest tak, że w otaczającym na świecie, widzicie to też w życiu osobistym, no ta potrzeba prędkości rośnie, tak? Jakby my, my sami, jakby jesteśmy jako zmuszani przez świat, przez nasze życie personalne, zawodowe, do tego, żeby być coraz szybszym. Mamy personalizację, mamy nowe kanały, mamy analitykę, mamy mobile i tak dalej. No więc jakby jest to, jest to wszystko przekłada się na to, że te firmy, jeżeli chcą być konkurencyjne, jeżeli, jeżeli, jeżeli podmioty komercyjne chcą lepiej docierać do w tym świecie technologicznym do klienta, no to wydawać by się mogło, że nie ma innej drogi, niż stać się szybszym, niż stać się szybszym i jednocześnie bardziej innowacyjnym. No tylko problem jest taki, że na drodze stoi kultura. Ja wyodrębniłem tutaj, szukałem dosyć, dosyć dużo, jakby przeczytałem jakby sporo materiałów na ten temat, wyodrębniłem tutaj cztery takie elementy, które które gdzieś tam mogą przeszkadzać. Mogą przeszkadzać uwaga, nie na drodze do chmury jako takiej, bo ta chmura jest tylko narzędziem. Ona sama w sobie niczego nie zmienia, jeżeli my nie jesteśmy w stanie być bardziej innowacyjni i mieć więcej pomysłów i dopuszczać te, te, te nowe pomysły w naszym biznesie. I są takie cztery elementy i ja za chwilę parę słów o nich opowiem. Na jednych skupię się bardziej, na innych mniej, no głównie dlatego, że jest to bardzo szeroki temat i, i trudno o wszystkim opowiedzieć w 45 minut. To są rzeczy, które wydaje mi się są bardzo ważne, zwłaszcza czyli, czyli ten element, w jaki sposób podejmowane są decyzje w organizacjach, jest bardzo, bardzo ważny, zwłaszcza w tej części świata, w Polsce i nie tylko, bo my, jakby na tle świata takiego anglosaksonskiego, jesteśmy dużo bardziej hierarchiczni. Jesteśmy dużo bardziej hierarchiczni, no i generalnie ta decyzyjność, w zależności od wagi tej decyzji. Wędruje dosyć mocno w górę hierarchii, co oczywiście powoduje spowolnienie. Tak? Co oczywiście powoduje spowolnienie, a dodatkowo powoduje, że te decyzje podejmowane są dużo dalej od klienta. Ostatnio w radiu słyszałem bardzo fajne badanie. Niestety nie zapamiętałem, kto je zrobił. W przeciętnej organizacji do zarządu dociera 7% informacji, które są naprawdę ważne w życiu firmy. 7%, tak? I jednocześnie te zarządy obarczone są przez akcjonariuszy zadaniem podejmowania decyzji, które będą mądre dla firmy. No jest to oczywiście trudne. Druga bariera, która wydaje mi się jest szczególnie ważna w naszej części świata, i tu jest wykres po polsku, to jest ogólny poziom zaufania. Poziom zaufania do siebie nawzajem, poziom zaufania w biznesie, w życiu prywatnym. Zakładamy z góry, że ktoś nas oszuka. To jest pewien, pewien default, tak? To oczywiście powoduje, że zanim zaczniemy cokolwiek robić, zanim podejmiemy jakąkolwiek inicjatywę, co zrobimy na początek? Spiszemy umowę. Jaką umowę? Długą. Niezależnie od tego, jaka ona będzie i czego by ona nie była, Pierwsza dyskusja o nowym projekcie najczęściej zaczyna się od tego, że podpiszemy NDA. -a. Podpiszemy NDA, spędzimy nad nim 6 tygodni, aby dowiedzieć się, że klient chce pracować nad nową aplikacją e-commerceową. Tak to często niestety jest, czyli jakby nie, nie, nie dzielimy się, spędziliśmy 6 tygodni na czymś, to nie jest żadną przewagą konkurencyjną dla, dla nikogo. Tak? Dzisiaj prawdopodobnie strzelam 80% organizacji działających sprzedaży pracuje nad nową aplikacją albo nad usprawnieniem obszaru e-commerceowego. Jeżeli to jest dla kogoś sekret, no ciężko tak. E, to może pominę. Natomiast natomiast mi strasznie spodobał się ten przykład pewnej zasady, którą Nordstrom i akurat jest to ciekawe, bo Nordstrom nie jest firmą, która jakoś super radzi sobie dzisiaj na rynku, ale jednak zdecydowałem się pokazać ten przykład, bo... Bo bardzo w niego wierzę, oni powiedzieli: Use good judgment in all situations. Good judgment dla mnie tłumaczy się jako zdrowy rozsądek. I wydaje mi się, że to jest bardzo cenna zasada. Wszyscy zostaliśmy obdarzeni zdrowym rozsądkiem. I jeżeli tylko w naszych organizacjach jesteśmy w stanie kaskadować tą decyzyjność w dół, to większość ludzi, jeżeli im na to pozwolimy, będzie tego zdrowego rozsądku używać. I co za tym, ograniczać ryzyko, podejmować prawidłowe wybory. Więc mi się to strasznie spodobało, bo, bo szczerze mówiąc, ja często w moich gdzieś tam spotkaniach z klientami o tym zdrowym rozsądku mówię. No nie spotkałem jeszcze organizacji, która zapisała sobie to w jakimś tam stwierdzeniu wewnętrznym. Nie, nie jest to pewnie misja, natomiast. Natomiast bardzo, bardzo mi się spodobało. Druga taka rzecz z tym związana to jest to, czy wasza firma jest gotowa na porażkę. Mi się strasznie podobało to, co pokazywał Rafał z Awiwy, bo w, również, zwłaszcza w naszej części świata, nie jest normalne, żeby wyjść i powiedzieć o tym, że coś się nie udało, że zrobiliśmy coś nowego, zrobiliśmy coś innowacyjnego, włożyliśmy to w maksimum naszego wysiłku, ale to się jednak nie udało. I, i, I w związku z tym, jakby warto sobie zadać pytanie, jeżeli jesteście w biznesie, który chce być innowacyjny, to czy was biznes dopuszcza porażki? Czy jest w ogóle wpisany w model operacyjny, że zrobicie jakiś eksperyment i w nim polegniecie? Czy też jest to zupełnie jakby nierealne? Każdy projekt musi być skazany na sukces, bo wtedy jakby dzieją się pewne inne rzeczy. Ja za chwilę do tego dojdę, tak? Obiecałem lektury dwie bardzo ciekawe książki. Nie Michał, czy my się będziemy dzielili prezentacją? Czy będziemy? To nie musicie robić zdjęć, to jakby podzielimy się tą prezentacją. Dwie bardzo fajne książki: Head in the Cloud, o tym, jak w ogóle właśnie nawigować całą tą strategią chmurową w dużych, skomplikowanych firmach, i, i Sit at the Table, związane o tym, że osoby, które są, może nie bardzo głęboko, ale przynajmniej w jakiś sposób techniczne, muszą absolutnie uczestniczyć dzisiaj w podejmowaniu najważniejszych decyzji w przedsiębiorstwie. Drugi obszar. Drugi obszar to jest kolejny cytat, który mi się bardzo spodobał z Gartnera. Bardzo ważna innowacja, która jest całkowicie w wielu miejscach niezrozumiała. Gartner opublikował taki dokument, on się nazywa oni się nazywa podobnie gdzieś tam do tego polskiego tytułu mojej prezentacji, czyli największe bariery kulturowe w adopcji chmury. Polecam go sobie pobrać. To jest darmowy dokument, bardzo bardzo ciekawy, całkiem obszerny. I oni sobie wyodrębnili tam dziesięć takich mitów chmurowych największych, z których ja wybrałem. Takie cztery, dlatego nie dziwcie się tymi cyfrkami, Po prostu skopiowałem to tak mówiąc na, kolokwialnie na Hama, z tego, z tego, z tego PDF-a, które, mm, które mnie osobiście jakoś tak rażą najbardziej. Tak? I, i, I część moich przedmówców dzisiaj mówiła o tym, czyli e, notoryczne jest to, że każda wirtualizacja staje się chmurą prywatną. E, oczywiście security jest oczywiste, że chmura publiczna musi być dużo mniej. Mm, Dużo mniej bezpieczna niż to, co budujemy wewnątrz, ale też jakby rzeczy, które, e, które być może to my, jako dostawcy, nie potrafiliśmy w dobry sposób wyjaśnić, czyli to, że chmura powinna być używana absolutnie zawsze wszędzie i że właściwie taka migracja all-in to jest jedyny słuszny model. To, to absolutnie tak nie jest. Ja też będę o tym dalej mówił. Chmura jest tylko i wyłącznie zestawem narzędzi i wdrożenie tych narzędzi musimy, e, musimy e, dopasować do tego, Czego potrzebuje nasz biznes, czego potrzebuje nasz klient. I wreszcie taka kolejna ciekawostka, bo to jest też coś, ta, ten punkt dziewiąty, czyli to, że zmigrujemy w jakiś sposób, część, całość, nie ma znaczenia naszych aplikacji, naszej infrastruktury do chmury, wcale nie oznacza, że natychmiast pozyskujemy te wszystkie korzyści, ale jednocześnie to, co się dzieje, no bo jakby mamy sporo. Przykładów takiej prostej migracji lift and shift. Stało tutaj, stoi tam. Niewiele się zmieniło, niewielka korzyść dla nikogo. Natomiast to też powoduje, że potem pokutuje pewien, pewien taki mit. No zrobiliśmy sobie chmurę i niewiele z tego mamy, tak? Czyli co to oznacza? Chmura jest nieprzydatna, chmura jest B, korzyści z jej e, użycia są przesadzone. E, dobrze, to może na chwilę pominę książka. Bardzo fajna książka, powerful. Która mówi o tym, co możemy zrobić wewnętrznie, żeby promować właśnie taką kulturę odpowiedzialności, nastawienia na innowacje, ale też w jaki sposób robić to właśnie w taki podobny sposób do Awiwy, czyli w jaki sposób podejmować pewne zbilansowane ryzyko, eksperymentować, nie generując jakichś gigantycznych strat i robić to w taki sposób, żeby było to zwinne, szybkie i, i żeby szybko powtarzać efekty. Yy, organizacja, a, a, a można to też określić, czyli kolejny obszar, yy, można to też określić yy, mianem legacy, to też coś, co, yy, co często się tutaj yy, pojawiało. Spotykam się z niesłychaną ilością klientów. Którzy poprzez jakiś tam skomplikowany cykl budowania swojego biznesu, często przez przejęcia, akwizycje, jakieś połączenia i tak dalej, doprowadzili się do sytuacji, gdzie ich na przykład korowy system transakcyjny jest dla nich całkowitą czarną skrzynką. Rozmawiamy teraz z takim klientem, który, gdzie, gdzie przyszedł nowy CIO, zupełnie z innej branży, został powołany przez nawet nie tyle przez zarząd, co właściwie przez właścicieli. Z misją jakiegoś rozbicia tego silosu, no i wiecie, co jest to piekielnie trudne. Jest to piekielnie trudne, ponieważ cały zespół przekonuje tego CIA, mówiąc: Nie, to się nie da, to się w ogóle nie uda. To, co zbudowaliśmy, jest absolutnie przefantastyczne. Co prawda, zajmuje nam teraz troszeczkę dużo czasu, każda najdrobniejsza modyfikacja, ale nie ruszajmy tego. Nie ruszajmy tego, zresztą nie do końca już nawet sami wiemy, jak to działa, więc może, może lepiej o tym nie mówić. Ja znowu do tego za chwilę nawiążę, natomiast dwie bardzo fajne książki. Będę mówił więcej o tym w ogóle zmianie podejścia z projektu na, na produkt za chwilę. Natomiast dwie bardzo fajne książki, właśnie Project to Product i, i, i DevOps, DevOps Handbook, które, które warto w tym temacie poczytać. Nad tym zatrzymam się trochę dłużej, bo, bo zacząłem moją karierę w finansach i to jest mój taki temat, który jest mi bardzo, bardzo bliski. Jedną z takich bardzo częstych stwierdzeń albo komunikatów, z którymi się spotykam, jest, ta, jest, jest komunikat następujący: Nasz CFO nie chce Cloudu, ponieważ to jest OPEX, a my mamy CAPEX i generalnie tworzy to jakieś wrażenie, że OPEX jest B, CAPEX jest dobry i tak dalej i tak dalej. Ja mam dwie takie obserwacje. Po pierwsze, jakby z, jako taki dla osoby, która zajmuje się finansami, model CAPEXowy czy OPEXowy, żaden z nich nie jest lepszy od drugiego. Problemem jest sama zmiana modelu. Jeżeli mamy sytuację, kiedy kupowaliśmy tradycyjny sprzęt, kupowaliśmy serwery, infrastrukturę, licencje, kapitalizowaliśmy to, mamy na bilansie spore kwoty, które gdzieś tam sobie amortyzujemy, nie zamortyzowaliśmy ich być może w całości i nagle zaczynamy jednocześnie generować koszty związane z chmurą, to jest problematyczne. O tym niewiele osób wewnątrz firm rozmawia w ogóle ze swoimi CFO, nie przychodzi, nie mówi. Prezesie, porozmawiajmy. Chcemy zrobić pewną transformację modelu, chcemy zmienić to, w jaki sposób to rozliczamy, i zastanówmy się wspólnie, w jaki sposób zrobić to najlepiej. Mam przykład takiego klienta, który przez no właściwie lata już budował sobie pewien system, który nadal nie działa, kapitalizując wszystkie te wydatki i w efekcie doprowadził do sytuacji, że ma w bilansie dzisiaj kilkadziesiąt milionów złotych, które nie generują żadnych przychodów, stały się gigantycznym balastem, finansowym oczywiście. No i teraz nic dziwnego, że dlatego CFO. Cloud staje się problemem. Z jednej strony siedzi na niesekspensowanych nie niejako kosztach, które zostały już poniesione i nic mu nie dały i za chwilę zespół przychodzi i mówi wygenerujmy teraz kolejne koszty, bo zmieniliśmy pomysł i tak dalej, i tak dalej. Więc to, do czego zachęcam, to zachęcam do dyskusji z szefami. Jest, 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 dobrze. Więc zachęcam do tego, żeby z tymi, z tymi szefami finansów, czy ktokolwiek odpowiada za budżetowanie, po prostu rozmawiać. Rozmawiać z jednej strony, edukując, czym w ogóle ta chmura jest, że ta chmura to nie jest tylko i wyłącznie to, że dzisiaj mieliśmy to u siebie, a za chwilę te same serwery są gdzieś tam jeszcze i właściwie niewiele po tym się zmienia. Pokazywać to bogactwo tych modeli, warto to robić. Byłem wczoraj na takim naszym dużym evencie w Bukareszcie i rozmawiałem z człowiekiem, który u nas. Nas jest w takim zespole Cloud Economics. To jest zespół, który przy dużych migracjach, przy dużych projektach siada z klientem i robi takie bardzo głębokie kalkulacje TCO i porównań. I on, rozmawiając z nim właśnie o tym, czy, czy on uważa, że w ogóle ktoś z tymi CFO tak otwarcie rozmawia. On mówi: Nie, absolutnie nie. Po pierwsze, brakuje ludzi, którzy w ogóle gotowi są na tą dyskusję. Natomiast w ogóle, jakby no ci CFO są pomijani. Wszyscy czują, że oni są ważni, wszyscy czują, że oni są gdzieś tam być może jakimś blokerem, natomiast nikt nie próbuje. E, tej rozmowy, tej rozmowy odbyć. I co do zasady, model chmury, który jest elastyczny, szybszy, który pozwala na skalowanie up and down, jest dla każdego CFO zbawieniem. Tylko, że CFO, to jest bardzo ważny punkt, nie może być zaskoczony. CFO musi rozumieć, że planujemy taką transformację, że w ciągu najbliższych miesięcy zmieniamy model kosztowy i będzie się to wiązało z tym, tym i tamtym. I wreszcie taka. Nie wiem czy najważniejsza, ale, ale kluczowa rzecz, którą, która myślę, że jest bardzo częsta w tych rozważaniach o chmurze pomijana. Jak popatrzymy sobie na takie elementy. Być może nie wszystkie, ale pewne ważne elementy, które każdy zarząd firmy kształtuje w swoim biznesie, tak? to mamy tutaj po pierwsze compensation, czyli za co płacimy ludziom w organizacji. Tak? Mamy jakieś systemy motywacji, płacimy tym ludziom za coś. Tak? E, mamy pewne myślenie o tym, kto w tym zarządzie w ogóle powinien zasiadać. Mamy zarządzanie z jednej strony samymi finansami, czyli naszymi zyskami, przepływami, ale też zarządzanie przyszłym ryzykiem finansowym, no i wreszcie mamy strategię. Więc jak zastanowimy się nad tym, co dzisiaj dzieje się w wielu firmach, to moja obserwacja jest następująca. I to akurat nie jest przypadłość naszej części świata. Myślę, że to jest przypadłość bardzo wielu firm, zwłaszcza z tych biznesów, tak zwanych branż tradycyjnych, tak? Czyli, czyli tych, gdzie niekoniecznie ta nowa technologia. E, gra pierwsze skrzypce. No, z jednej strony, co mamy? Mamy krótkoterminowe nastawienie. Jest bieżący kwartał, jest bieżący miesiąc, trzeba zafakturować giełda czeka i zróbcie coś z tym, tak? No i za to płacimy najczęściej ludziom, płacimy za wynik krótkoterminowy. Jeżeli płacimy im za wynik krótkoterminowy, to ta innowacja gdzieś nam ucieka, no bo przecież ta innowacja nie zaprocentuje w bieżącym kwartale czy miesiącu. Jeżeli dzisiaj zaczniemy nad czymś pracować, to, to zacznie pracować być może za trzy, być może za sześć, być może za 12 miesięcy. Bardzo mało wiedzy technologicznej w zarządach, taka ciekawostka według bodajże McKinsey'a, 49% CEO mówi, że ich największym wyzwaniem jest digital transformation i jednocześnie bodajże 12% CFO, CEO ma jakikolwiek background techniczny, tak? czyli pracowało gdzieś bliżej technologii i tak dalej. Finanse, kapitalizacja, o tym mówiłem, czyli mamy dzisiaj capex, no i mamy capex, i, i, i to nas bardzo ogranicza, mamy niewielkie nakłady inwestycyjne. Generalnie ryzykować to my nie chcemy, żadnych porażek. No, i tak już przy okazji, by the way, bądźcie innowacyjni. Tak. E, przykład z piątku z zeszłego tygodnia. Dzwoni klient, czy znaczy najpierw klient wysyła maila, mówi, słuchaj przemy chcemy zrobić z wami hackathon, voice service z Cognitive Alexa, robimy hackathon. Dobrze, zróbmy, zróbmy kola porozmawiamy. Pada pierwsze pytanie, okej, okay, po co robicie ten hackathon? Jakie, jakie chcecie jakby, co, co chcecie z niego wynieść? No nie wiemy, okej, okay, a, a co w ogóle wiecie o tych voice services, jakby jak to się ma do waszego biznesu? No nie wiemy. No dobra, a czy w ogóle macie jakiś ludzi, którzy cokolwiek robili wokół tych No nie, nie mamy. Okej, okay, a to po co robicie ten hakaton? No, bo prezes chce, żebyśmy byli bardziej innowacyjni, więc zrobimy hakaton. I, i, I słuchajcie, to jest autentyczna sytuacja, taka sytuacja zdarza się mniej więcej raz na dwa tygodnie. Tak, jakby samo zrobienie hakatonu nie zmienia absolutnie niczego. Tak, oczywiście jakby przez chwilę poczujemy się dobrze, przez chwilę będzie fajnie, natomiast jakby wygenerujemy... Szereg pomysłów, z których po pierwsze nie ma żadnej gotowości, żeby je wdrożyć w firmie, a po drugie sfrustrujemy tych, którzy wymyślili coś fajnego w Hakatonie, no bo oni już próbowali. Oni chcieli zrobić coś fajnego, pokazali firmie swoje pomysły, a firma powiedziała nie, bo bieżący kwartał, bo... Bo generalnie to raczej ryzyka nie podejmujemy, tak. No i to się jakby zamienia bardzo często w taką spiralę, tak? Mamy zespoły produktowe, te zespoły mówią, OK, mam pomysł na fajną technologię. I słuchajcie, to w ogóle nie musi być chmura, bo to, nie, żeby było jasne, tak? To dotyka wielu innych pomysłów, procesów w organizacjach. No to wdróżmy sobie tą chmurę. No nie możemy, bo, bo procurement. Nie możemy bo procurement, no bo, no bo jak wyspecyfikować teraz ten cloud w zamówieniu, tak? No wcześniej to było proste, były trzy serwery, były były jakieś tam routery, były jakieś licencje, no to można to łatwo zmierzyć, można to porównać do cennika, a tutaj no, nie do końca wiemy, no jak to mamy kupić, tak, więc jakby zaczyna się pierwszy proces, ja nie będę tego przedłużał, bo, bo, bo mam tam później dalej ciekawsze tematy, ale myślę, że, 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 że sami pewnie osobiście zetknęliście się z takimi sytuacjami, no nie, polityk nie zmienimy, mamy taką organizację, a nie inną, to nie jest w naszym zespole, w sumie to brakuje nam tej kultury innowacyjnej, a na koniec to jeszcze w ogóle płacimy ludziom od czegoś zupełnie innego i nikt na przykład z zespołów sprzedażowych nie Chce dzisiaj z nami nad tym projektem usiąść, bo oni gonią bieżący miesiąc. No i zamienia się to w taki, właśnie model, gdzie no dostajemy to, za co płacimy. Tak? Myślę, że to jest też coś, co tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej jest bardzo niezrozumiałe. Na Zachodzie rozumieją to lepiej, myślę, dlatego że po prostu mieli ten system kapitalistyczny dłużej. Nie ma nic bardziej potężnego, żeby zmienić sposób działania organizacji, niż to za co ludziom płacimy. Jeżeli chcemy, żeby ludzie szli w tamtą stronę, to nie możemy im płacić za to, że biegną tam. A to jest bardzo często przypadek. To jest bardzo często przypadek, z którym się spotykamy, gdzie mówimy: ok, okej, okay, okej, okay, zmieniamy firmę w tamtą stronę", no ale nie, no na razie płacimy tak, bo to dotychczas działało, tak? I zatoczyłem pewną pętlę, bo to zmierza do tego, że compensation is fixed i to co robiliśmy dotychczas co jakoś działało, jest postrzegane jako niskie ryzyko. I w związku z tym nikt tego nie chce zmienić, nikt nie chce wziąć, e, mówiąc kolokwalnie, na klatę tej zmiany. No i w związku z tym, oczywiście. Pewne pomysły, ja wiem, że to jest dużo łatwiej powiedzieć niż zrobić, e, czyli, czyli skupić się na pewnych osobach, które faktycznie będą chciały siać i zaszczepiać tą innowację i będą i dać im, powiedzieć, namaścić ich do tego, żeby, żeby powstał jakiś dział firmy, który właściwie odpowiada tylko za to, żeby testować pewne koncepty. Testować i wiedzieć od razu, założyć sobie, że 8 na 10 się nie uda, że 8 na 10 zaoramy, ale będziemy testowali i dwa wypalą, tak? E, i to jest na przykład bardzo ciekawe, że zaczynam widzieć, że to się w firmach dzieje. tak, Widzieliście przykład Awiwy, gdzie powstała zupełnie nowa pozycja, Chief Digital Officer. To się zaczyna w firmach dziać. Tam, gdzie powstają pewne takie wyspecjalizowane komórki, które dostają jakiś mandat, dostają kartę blanche i mówią się, dobra, jesteście oddzieleni od reszty, macie taki budżet, może nie za duży, ale testujcie. Testujcie i my z portfolio tych testów będziemy sobie wybierać pewne pomysły, I, i to jest bardzo często to miejsce, gdzie powstaje innowacja również chmurowa. No bo te osoby, mając mały budżet, niewielkie zespoły i niedużo czasu, co robią, zaczynają się zastanawiać, zaczynają przychodzić do Was i zaczynają się zastanawiać nad tym, w jaki sposób tą innowację możemy możemy szybko zrobić. O finansach mówiłem smaller projects. To jest ciekawe. Ja jeszcze o tym parę słów powiem. Natomiast ci, którzy byli właśnie na prezentacji Rafała Franczaka za Vivy, zauważcie, że on odpowiedział na pytanie na pytanie Astera, co zrobiłby inaczej? Odpowiedział: "Zrobiłbym jeszcze mniejsze team i zrobiłbym jeszcze mniejszą funkcjonalność na początek, żeby przetestować szybciej i dopiero potem dokładałbym kolejne blokujące elementy". Ja to jeszcze na innym na innym przykładzie pokażę. No i coś, co mi się strasznie spodobało, takie stwierdzenie: get out of the innovation. Tak, jakby drogi prezesie, e, po prostu nie przeszkadzaj. Nie przeszkadzaj, bo jakby zatrudniając ludzi, dając im jasną misję, ci ludzie fajne rzeczy wymyślą, tylko muszą po prostu mieć do tego odpowiednie, odpowiednie środowisko. Dobra. E, Oczywiście pojawia się pytanie, no bo teraz łatwo, łatwo mi to wszystko mówić. Pojawia się pytanie, no dobrze, okej, okay, to jakby, jak to zacząć robić, ale przede wszystkim, jak mamy mierzyć? Jak mamy mierzyć, czy jesteśmy innowacyjni, czy nam się udaje i, i, i czy zmierzamy w dobrą stronę? Jest taki koncept, on właśnie jest w tej, w tej pierwszej książce, którą pokazywałem, on jest dość, dość obszernie wyjaśniany, jest podawane kilka fajnych, kilka fajnych przykładów. Time to value. Czyli generalnie mamy pewną wartość do klienta i spróbujmy mierzyć, co nie jest, nie jest łatwe, bo najczęściej jakby my nie jesteśmy nawykli do tego wewnątrz organizacji, żeby mierzyć coś takiego jak długość projektu. Mierzymy budżety, nawet nie długość projektu. Przepraszam, jakby jak szybko pewne usprawnienie trafia do klienta końcowego. Tak? Nie jesteśmy na to nastawieni. Jesteśmy nastawieni na to, dobrze, ile jest ludzi w projekcie, jakie są koszty, jakie były przychody, i tak dalej. Natomiast jakby zacznijmy mierzyć. Jeżeli mamy pomysł i wierzymy, że to, ten pomysł przełoży się pozytywnie na doświadczenie klienta, jak szybko ten pomysł możemy zrealizować, tak? Czy to są miesiące, czy to są dni, czy to są minuty i... I to jest, i teraz już jakby zagłębię się bardziej w IT, no bo jakby poruszyłem pewne problemy bardzo wysokopoziomowe, pewnie nie rozważymy, nie rozwiążemy ich wszyscy w tym gronie, warto o tym rozmawiać z decydentami, z waszymi zarządami i tak dalej, natomiast już ta ostatnia część mojej prezentacji jest poświęcona bardzo mocno tej części IT, bo zakładam, że na to wy wszyscy macie dzisiaj wpływ, gdziekolwiek jakby pracujecie i czymkolwiek się zajmujecie. I to jest takie kolejne zdanie, od którego chcę zacząć, które mi się bardzo spodobało. Nie ma ekonomii skali w software'ze. Nie ma. Generalnie to jest bardzo nieintuicyjne, bo w większości elementów gospodarki im więcej, tym lepiej, bo jest lepsza marża i tak dalej. Niestety w software'ze im więcej, im większy kombajn tworzymy, tym bardziej sami się spowalniamy i tym więcej legacy na przyszłość budujemy. I, i, i warto o tym pamiętać, w związku z tym znowu e, koncept wielu małych zmian, wielu małych zmian, które przede wszystkim, przepraszam, bo to jest jeszcze na kolejnym slajdzie, które przede wszystkim pozwolą nam szybko wykrywać potencjalne problemy, zminimalizować ryzyko, bo zauważysz, że jak zmieniamy jeden nieduży, oderwany od reszty element, to ryzyko jakby całego procesu jest bardzo, bardzo niewielkie. Możemy również szybciej diagnozować to, co nie działa, no bo dużo łatwiej jest diagnozować jedną pojedynczą, niedziałającą funkcję, która jest źle napisana, niż diagnozować cały kombajn I stopniowo zaczynamy cały ten cykl, cały ten cykl zmiany przyspieszać. I w związku z tym. E, trochę powtarzając, znowu jakby nie, nie, nie wiedziałem o czym Rafał będzie mówił, więc przepraszam tych, którzy widzieli, natomiast e, starajmy się zacząć mierzyć to, to, to time-to-value wszędzie, tak? wszędzie na zasadzie od momentu, kiedy wymyślamy nowy, nową funkcjonalność, nowy feature, e, dzielmy te zespoły na małe, zwinne zespoły projektowe. To tu pizza team już się tutaj pojawiło wcześniej, to jest też filozofia działania zespołów inżynieryjnych w AWS-ie. Tu pizza team, czyli jeżeli ktoś nie wie, zespół nie powinien przekraczać, jakby musi być nakarmiony dwoma pizzami w czasie przerwy lunchowej, tak? Jeżeli te dwie pizze nie starczają, to prawdopodobnie nasz zespół jest za duży. I oczywiście to nie jest tak, że od pierwszego dnia staniemy się super szybką, wydajną, efektywną firmą, natomiast gdzieś trzeba zacząć. Gdzieś trzeba zacząć i trzeba wybrać jakiś projekt, jakąś aplikację, czy jakieś, nie wiem, miejsce w organizacji, gdzie tą zmianę możemy... Możemy napędzać. Znowu dwie fajne książki. Unlearn, która jest mocno skupiona na IT, wbrew takiej ogólnej nazwie i mówi o tym, że pewne, budowaliśmy pewne paradygmaty w IT przez lata, i teraz musimy się ich stopniowo oduczać, bo świat się zmienił. Naprawdę polecam. I druga rzecz, która jest związana ogólnie z koncepcją product developmentu, nie tylko w IT. Generalnie, bardzo fajne koncepty, jeden z nich za chwilę pokażę, poświęcony temu, jak poprzez właśnie taki model małych zmian budować dowolne projekty, również projekty pewnych dóbr konsumenckich, elektroniki użytkowej itd. Tak i, tak I jeszcze raz ta sama książka, o której mówiłem, która ma bardzo radykalne stwierdzenie żeby pozbyć się, każda organizacja powinna się pozbyć 90% projekt managerów, bo zauważcie, że z natury hasło projekt oznacza projekt wewnętrzny i bardzo łatwo doprowadzić do sytuacji, że projekt wewnętrzny w firmie ma się nijak do tego, co jest związane z produktem dla klienta, tak, i powstaje jakby w efekcie, jakby zarządzając każdym kolejnym projektem, którym zarządzamy, tworzymy coraz większą hydrę która sama wytwarza sobie nowe zadania, natomiast niekoniecznie mamy coś z tego e, dla klienta. E, I jakby konkludując, to jest taki model, który mi się bardzo spodobał w podejściu do takiego innowacyjnego tworzenia produktów, rozwiązań, ale to można zaaplikować właściwie do czegokolwiek. Czyli, żeby zawsze zacząć od pytania, czego potrzebuje nasz klient, czego potrzebuje nasz użytkownik. To jest strasznie mocna filozofia e, AWS-u. 85% naszych usług każdego roku powstaje dlatego, że klienci o nie proszą. Tak? Jakby uznajemy, że ten świat jest zbyt skomplikowany, żebyśmy to my sami wymyślali, w którą stronę technologia się rozwija. 85% to są usługi, których klienci mówią, przydałoby nam się to. Potrzebujemy tego, pracujemy nad tym i w związku z tym, trochę nawiązując do, do metodologii i jakby do tego całego podejścia, o którym mówiłem, mamy chociażby od niedawna nową usługę AWS Code Deploy, która wspomaga właśnie takie płynne zarządzanie, e, wyrzucaniem nowych innowacji, nowych mikroserwisów i, i wspomaga deweloperów w tym, żeby ten proces maksymalnie mm, odchudzić i jednocześnie zautomatyzować. Więc jakby wracając do tego klasycznego podejścia, z, zrozum musimy zrozumieć co, 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 co ten klient chce, tak, w tym wypadku jest taki fajny przykład, zbudujmy szybko i tanio model statku kosmicznego, no i teraz co się dzieje w tradycyjnym takim podejściu do dowolnego produktu, no budujemy prototyp, Wycinamy, robimy jakieś tam formy, wytłaczamy elementy, no i powstaje jakaś tam zabawka. Ta zabawka jest lepsza, gorsza, czasami działa, czasami nie działa. No natomiast ten proces jest przede wszystkim bardzo długi i on powoduje, że trudno jest coś po drodze korygować, no bo zrobiliśmy już tą konkretną zabawkę i ona teraz trafi w rynek albo nie trafi w rynek. Tak? Natomiast to podejście rapid development, tak. Bierzemy klocki. Dajemy ludziom instrukcję, co mniej więcej trzeba osiągnąć, i kilka godzin, i budujemy jakiś prototyp. Budujemy jakiś prototyp. Ten prototyp nie jest może doskonały, ale tak już mniej więcej wygląda jak ten model ze Star Wars. I w tym momencie dopiero zaczynamy się zastanawiać, okej, okay, dobra, które z tych elementów są dzisiaj nieakceptowalne dla klienta, tak? Jeżeli stwierdzamy, że potrzebujemy coś custom, no to oczywiście dopisujemy custom, bo żeby było jasne, świat chmury nie polega na tym, że wszystko można wziąć z gotowych rozwiązań i właściwie znika jakakolwiek potrzeba robienia czegokolwiek nietypowego. Natomiast ten dzisiejszy świat i szybkość w dzisiejszym świecie polega na tym, żeby zrozumieć, że to właśnie ten klocek zmieni 90%. Percepcji sukcesu i zadowolenia naszych klientów. I, i, I wydaje mi się, że to jest ta sztuka, gdzie, gdzie ten wyspecjalizowany element włożyć, a gdzie po prostu podejść do tego, że, że, że nad tym elementem nie będziemy spędzać czasu. I takie dwa ostatnie już zupełnie slajdy. I, I zostawię odrobinę czasu na pytania, bo z jednej strony mamy oczywiście to, o czym mówiłem, czyli ten traditional development versus rapid development. Natomiast jak przełożymy to chociażby na bardzo modne, na bardzo modne dziś elementy konteneru versus serverless, to znowu warto się zastanowić. Jakby oczywiście można rozpętać teraz wielką dyskusję, które podejście jest lepsze i dlaczego i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie to jest przede wszystkim dyskusja, która jest bardzo zbliżona do wyboru skrzyni biegów w samochodzie. Mam taką obserwację, że osoby, które dotychczas nie korzystały ze skrzyni automatycznej, powiedzą, nie, ja absolutnie chcę manual, mam pełną kontrolę, to przerzucam wtedy, kiedy chcę, nie, to po prostu to jest super. Do momentu, aż przesiądą się na automat. Przesiądą się na automat, nie, właściwie po co ja w ogóle zawracałem sobie tę głowę. Nie, teraz tam właściwie w korku, nie muszę się przejmować, dodaję gazu i tak dalej. To nadal oznacza, że kierowcy rajdowi nie używają automatów. Tak? Bo nadal są zastosowania, gdzie podejście innego typu będzie lepsze. Natomiast warto, i z tym, z tym bym Was przede wszystkim chciał na koniec zostawić, warto sobie zadać to pytanie, czy ja chcę spędzić. Te pięć minut mojego czasu napiętego i tak dalej, żeby martwić się na przykład nad tym, czy dobrze skonfigurowałem i zwymierowałem to środowisko, czy może nie chcę się nad tym martwić. I być może odpowiedź będzie: chcę, muszę, bo mój klient tego wymaga. Natomiast ja mam taką generalną obserwację, że nie zawsze zadajemy sobie te pytania. I z tym e, dziękuję serdecznie. E, jechałem szybko, bo kontent był nowy. Nie wiedziałem, jak mi tutaj pójdzie z czasem. E, zdążyliśmy, więc. E, Chętnie odpowiem na kilka pytań.